Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Z tej strony wasz mentor Wąski. Gościmy znowu w Dishonored po bardzo, bardzo długiej przerwie. No ale nic, co się odwlecze, to nie uciecze. Jak to się mówi, dotarliśmy do kanałów. Tu, gdzie ostatnio skończyliśmy naszą przygodę. No to udajemy się do przodu i zobaczymy, cóż takiego na nas tam będzie czekało. Kanały w Dunwall. Na pewno czeka na nas krata, którą zaraz otworzymy. Mamy otworzyć jakąś skrzynię. Jestem bardzo ciekawy, cóż tam będzie się znajdowało. Aha. W tej chwili nie można tego otworzyć. Bardzo do... O, poczekaj. Co tu jest? Korwo. No toż pewnie, że uciekłem. No jak inaczej? Aha. Przyjaciel. Już ja znam tych przyjaciół. Ale dobrze, nie oceniajmy ich. Szczury zażarły wartowników. Aha, ukryte zapasy są dalej. Co my tu mamy? Jakaś czerwona lampka. Ale to ja tam nic nie zrobię. Czyli wartowników mam z głowy, z tego co rozumiem. Tu nie wejdę, dobrze. Szukamy skrzyni, która niby jest dla nas przygotowana. Ale nim pójdziemy dalej, rozejrzyjmy się troszeczkę. Ale go szarpią. Oj, oj, oj. Normalnie bez kitu. Jeszcze mnie tu pożrą. Ukryte zapasy. Na razie idzie dobrze. Wasz mentor Wąski jakoś daje sobie radę. Wow. Dobra. Przydałoby się stąd wyjść. Ciekawe, czy ja tak wyjdę. Coś... Au! Chyba nie. No patrz. Udało się. Po ciężkich zmaganiach wyszedłem z wody. A tam co? Muszę to... Co jest? Zwłoki? Nie no. W kanałach, żeby zwłoki były. No bez kitu. Daimiel, Amanda. Niewesoło wam powiem. No ale... Cóż ja mogę? Kolejne zwłoki. Ajajaj. Wybacz, stary. Zawór. Trzymamy. Dokąd to nas zaprowadzi? Jestem bardzo ciekawy. Coś tutaj troszkę spokojnie jest. Zapasy. Wezmę... Oni już i tak z tego nie skorzystają. Biedni ludzie. No. A to co było? Co to jest? To co, ludzie są pożywieniem dla szczurów? Ja cię pierdolę, do czego to doszło? Biedaki przy sobie nie mają. A gdzie ja mam tu się udać? Aha, już wiem co trzeba będzie zrobić. Te zwłoki mi posłużą, żeby szczurów zająć. Bo inaczej mnie by pożarły pewnie. Chyba, że się mylę. Ale myślę, że nie. Dobra, szczury zajęte. Futer dostały. A ja sobie otworzę drzwi. A w sumie właz. I lecimy dalej, nie ma co się zastanawiać.
bo nie mam zamiaru zostać pożartym. Wspinaj się po łańcuchach, zaraz, zaraz, pomału. Najpierw to ja zobaczę, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Dobra, tu już nic nie ma. Złap. I do góry. Oby tylko nic mnie tu nie zaskoczyło, za łeb nie złapało, albo coś w tym stylu, bo... No bez kitu, już dzisiaj to nie wiara w nic. Tu coś jest, ale... Coś czuję, że będę za ciekawy. I może się to źle skończyć. Jednak miałem rację, kochani. Wąski, nie dotykaj pewnych rzeczy. Naucz się w końcu. Bełt. W sumie to ja mogę wstać, po co ja kłócam? No ale okej. Tu już nic nie ma, lecimy dalej. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Weźmiemy kilka monet. Kurwa. Muszę uważać na te pułapki. No bez kitu. Cholera, tam się coś świeci, a mnie to ciągnie. Żeby zobaczyć, co tam jest. Dobrze. Jedno jest pewne, tu już nic nie ma. Cofnę się. I lecimy, kochani, po schodach. Tylko pamiętaj, żeby nie zrobić korwo krzywdy. Pytaj, korwo. Dobra, dobra, zobaczmy. Uła. Mamy nową zabawkę. No. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Okej. Czyli idziemy do przodu. Znowu. Ta zabawka. Co? Aha. No już ja to widzę, jak to będzie ślizgać. O, nawet się udało. Normalnie. Piękna sprawa. Ło, wymagany szyfr. Dobra, olać ten safe. Bo tam wiem, jaki szyfr jest. Skąd ja mam niby go wziąć? Nie zamierzam się cofać. Z ciekawości. Okej. Co my tu mamy? Podnieś leczenie. Ta butelka nam jest niepotrzebna. Tam ktoś jest. Ajajaj. Dobra, leży. Jeszcze jeden jakiś jego tu kolega, który dzisiaj nie wróci ze służby. Dostał. No, leżysz czy nie? Bo ja wchodzę. Uwaga. Jestem. Dobra, dwóch leży. Oj. Na spokojnie. Karwo, spokojnie. Tylko spokój nas uratuje. Uła. Normalnie, kochani, aż mu łapa odleciała. Ale okej. Niech tam będzie. Idziemy dalej. Łooo. Ale bym się nadział. Leży. Piękna ta kusza. Ta zabaweczka mi się podoba. Jest lepsza jak pistolet. Można eliminować po cichutku. Ograb. Pewnie, że grabimy. Jemu już się to na pewno nie przyda. O, dobra. Normalnie.
Ryje dekl. Ja zdrowszy, kochani, nie będę, ale... Oni na pewno też. Dobra, tam ktoś jest. Co my tu mamy? Co ty tu masz? Jakiś eliksir? Na bazie... O kurde, na bazie spirytusu. Dobra, korwo, powolutku. Na, spokojnie. Muszę pamiętać o tych pułapkach, żeby znów się w coś nie władować. Gdzie ja jestem? Co to kurwa jest? Jeszcze mi na łeb spadnie. Dobra, wiejemy stąd. Zabieramy nogi za pas. Oj. To masz szczęście, chłopie, bo byś dostał w łeb. Straszysz mnie tu. I'm Samuel. And I work for some good people who want very much to meet you. No, a nie wiem, czy ja chcę ich poznać, kolego. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Zabierzesz mnie na spotkanie? No okej, ale jak mnie oszukasz, to dostaniesz strzałą w łeb. Bez kitu. Statystyki. A więc, kochani, udało nam się uciec z tego przytłaczającego więzienia przez kanały. Także myślę, że jest dobrze. A więc widzimy się w następnym odcinku. Na pewno nie będzie to tak długo trwało, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Wasz mentor Wąski, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.